Cześć wam wszystkim, witam Was po raz kolejny na kanale mojza kwatertechnik. Dziś opowiem Wam o czymś takim jak wartość ekspozycji. Zapraszam. Wartość ekspozycji, EV, czyli z angielskiego EV znaczy exposure value. Jest to związek między czasem naświetlania... A otwarciem migawki i jest proporcjonalny. W rezultacie możemy poprawnie naświetlić zdjęcie na kilka sposobów, używając różnych czasów otwarcia migawki, jak i do tego proporcjonalnie różnych otwarć naszej przysłony. I w tym miejscu przydałaby się nam taka kosmiczna tabelka z samymi numerkami, cyferkami, liczbami na osi na osi poziomej tej, tej naszej tabelki mamy przysłony różne wartości przysłon jak zauważyliście pierwsza przysłona zaczyna się od jedynki i musicie zapamiętać jedną rzecz przysłony każdy skok przysłony jest to skok o 1 EV w waszych aparatach tych przysłon jest znacznie więcej między na przykład jedynką a 1.4 powinny pojawić się jeszcze jakieś inne. Ale musicie zapamiętać głównie te, które są w tej tabelce. Jeżeli mamy 1, następna przysłona po jedynce jest 1,4. I potem wszystkie przysłony, które mamy, lecą razy 2. Czyli jak mamy jedynkę, potem mamy 1,4. Potem ta jedynka razy 2, czyli mamy 2. Potem 1,4 razy 2, czyli mamy 2,8. Potem, potem mamy... 2 razy 2, czyli 4, potem mamy 5, 6, potem mamy 8, potem mamy 11, potem mamy 16, 22 dwa i 32. Za to w pionie mamy czasy naświetlania. Czasy naświetlania zaczynają się od 1 sekundy. I tak samo jak w przysłonach, każdy skok naszego czasu naświetlania to jest różnica 1 EV. Zakładamy, że dla jednej sekundy i dla przysłony 1 mamy wartość 0. Każdy następny skok naszego czasu to jest zmniejszamy czas, czyli zmniejszamy FO, czyli wychodzi od 1, dzielimy to na pół, czyli pół sekundy, 1, 2, potem mamy 1, 4, potem mamy 1, 8, 1, 15, 1, 30, 1, 60 1,125 dla czasu naświetlania jednej sekundy i przysłony 2.0 mamy 2. Teraz aplikując to wszystko do realnych warunków, do tego jak robimy zdjęcia, możemy zaobserwować, że jeżeli wypełnimy tą całą tabelkę, możemy zaobserwować, że te poszczególne wartości EV się będą nam powtarzać. Czyli tam, gdzie się one będą powtarzać, tam będzie dokładnie ta sama wartość ekspozycji, czyli dokładnie, tyle samo, do, czyli dokładnie tyle samo światła wpadnie nam na matrycę aparatu. W związku z tym, jeżeli mamy, dajmy na to zdjęcie, które wykonaliśmy w warunkach takich, że mamy 1,125, i dajmy na to. Przysłona 5,6, to jeżeli wydłużymy czas naświetlania dwukrotnie, czyli z 1,125 na 1,6, to powinniśmy, jeżeli wydłużyliśmy czas naświetlania, wpuściliśmy więcej światła. W momencie, kiedy wpuściliśmy więcej światła, już mamy przepaloną ekspozycję. Więc, aby wrócić do tego samego, ale już nie tykając czasu naświetlania, powinniśmy domknąć przysłonę. Jeżeli przysłona była 5 i 6, to domykamy. Jeżeli, otworzyliśmy, jeżeli wydłużyliśmy czas naświetlania o 1 FV, to powinniśmy ten 1 FV teraz skompensować właśnie przysłoną. I przysłona z 5,6 powinna nam wskoczyć na przysłonę 8. Analogiczna sytuacja w drugą stronę. Jeżeli Naświetlaliśmy zdjęcie właśnie z tymi samymi warunkami, czyli czas naświetlania 1.125, 125 a przysłona 5.6. Jeżeli skrócimy ten czas naświetlania na 1/250, to powinniśmy, zabraliśmy trochę światła o połowę EV. Znaczy o 1 EV zmieniliśmy, prawda? O 1 EV zgasiliśmy nasze zdjęcie, więc musimy otworzyć przysłonę o ten 1 EV, czyli z 5 i 6 Skoczy nam na 4 i nadal mamy dokładnie to samo naświetlenie. Oczywiście, zmiana, pamiętajcie, zmiana przysłony, wartości przysłony spowoduje, że mamy inną głębiostroś i to zdjęcie troszeczkę inaczej wyjdzie. Teraz Wam powiem o słonecznej 16. Jest to chyba najpopularniejsza reguła ustawiania wartości ekspozycji w sposób bardzo intuicyjny, empiryczny. Powinniście się troszeczkę pouczyć tego i w momencie, kiedy będziecie nad tym pracować cały czas, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Nasza reguła słonecznej szesnastki mówi nam, że w średnich szerokościach geograficznych, na przykład w Europie, poprawną ekspozycję uzyska się przy przysłonie 16. Oczywiście warunek jest taki, żeby, było słone, żeby był słoneczny dzień. No i lato zapewne. Mamy przysłonę 16, czas naświetlania jest równy Odwrotności naszego ISO. Czyli na przykład F16, czyli nasza przysłona 16, jeżeli mamy ISO 100, to odwrotność do ISO 100 jest czas naświetlania 1 setna sekundy. I tutaj pojawia się kolejna tabeleczka, która może Wam pomóc. W którym momencie może Wam pomóc? Mi ta słoneczna 16, słuchajcie, pomogła w momencie, kiedy fotografowałem aparatem, który nie posiada światłomierza. Mam taki aparacik, jest to Kodak, Kodak bodajże z 1936 roku, 7, 8, coś w tym stylu. Jest to Kodak Sterling 2, rewelacyjny, średnioformatowy, tradycyjny aparat. Trochę problemu sprawia z tego względu, że nie ma, po pierwsze, nie ma światłomierza, no ale z tym można się uporać. Można się uporać w ten sposób, że możemy zmierzyć nawet światło, albo właśnie, tak jak ja to zrobiłem, tą słoneczną szestnastką, i wszystko wyszło tak, jak powinno wyjść. No albo możemy wziąć sobie swój aparat, który mamy teraz nowoczesny ze światłomierzem w trybie TTL, prawda? Ewentualnie światłomierz zewnętrzny możemy wziąć i wykonać pomiar światła, i w tym momencie ustawić to samo te same wartości w naszym aparacie. Ja spróbowałem zrobić to. Tą słoneczną szesnastką, wyszło. Więc sprawdzone empirycznie. Wszystko wyszło, wszystko było fajnie. Największym problemem tam było to, że nie ma tam możliwości podejrzenia ostrości. Aparat ma wizjer tuż obok obiektywu i nie do końca obserwujemy to, co fotografujemy. Poza tym, ustawienie ostrości jest o tyle trudne, że w tym akurat aparacie wszystko jest. Nie jest nic nie jest w metrach, czyli tych standardowych europejskich, standardowych metrycznych systemach jest wszystko w stopach, więc musiałem sobie z kalkulatorem siedzieć i przeliczać ile to metrów, ile to stóp i tak dalej, i tak dalej. Metry na stopy. Z dziesięciu, czy tam z ośmiu zdjęć, które wyszło z jednej rolki tak naprawdę naświetliłem poprawnie wszystkie, natomiast chyba tylko jedno było. Ostre. Do czego jeszcze możemy wykorzystać naszą słoneczną szesnastkę? Ponoć niektórzy ludzie nawet używają tej słonecznej szesnastki do zdjęć nocnych. I zobaczcie, znalazłem kolejną tabelkę. Czyli jeżeli mamy zdjęcie Księżyca, który jest calutki widoczny, calutki i odbija nam światło, to zwróćcie uwagę, że skoro Księżyc w tym momencie no on nie świeci on odbija światło i jest oświetlony przez słońce czyli tam jest właśnie tak bardzo bardzo jasno jak u nas w dzień właśnie latem właśnie przy tej i możemy zastosować tą naszą słoneczną 16 więc jeżeli robimy zdjęcie księżyca w pełni ustawimy przysłonę 16 ustawimy ISO 100 to czas naświetlania powinien być Jedna setna. Na sam koniec chyba powinienem tradycyjnie pokazać kilka zdjęć, które wykonałem właśnie tą, tą metodą. Natomiast chyba nie pokażę. Z jakiego względu? Z takiego, że to są zwykłe zdjęcia. To są standardowe zdjęcia. Nie jestem w stanie Wam udowodnić, że zrobiłem te zdjęcia akurat tą metodą. Nie jestem w stanie udowodnić, czy zmierzyłem to światłomierzem, czy, czy aparat to zmierzył. Po prostu zdjęcia, tak, musicie zaufać. Musicie zaufać, zdjęcia wychodzą i dają radę. Dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, kanał ten z założenia był dla technika fotografii i multimediów. W związku z tym, kilka razy na egzaminach pojawiały się pytania. Właśnie takie pytania, że jeżeli mamy ustawioną ekspozycję, na przykład na czas naświetlania jedna 125 czy tam jedna 250 i na przykład użyliśmy i była przysłona na przykład 8 i jeżeli otworzyliśmy przysłonę do czterech, to co się zadziało z czasem i który musicie czas wybrać, więc posługując się tą tabelką, ewentualnie już wiedząc, jakie są skoki przysłony i jakie są skoki czasów naświetlania, to możecie sobie wymyśleć, możecie sobie wydedukować jaka będzie prawidłowa odpowiedź. Musicie zapamiętać dwie rzeczy. Każdy skok przysłony to jest 1 fv, Ale te skoki są bardzo konkretne. Czyli zaczynając od 1. Pamiętajcie wartość przysłony 1 potem jest wartość przysłony 1,4. To musicie zapamiętać. Każda następna przysłona to jest razy 2. 1,14 2, 2, 8, 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że razy 2, ale co drugi, prawda? W momencie, kiedy macie czas naświetlania, i to, jest, i to było wszystko 1 F mniej, bo domykamy przysłonę. Jeżeli mamy czas naświetlania od jednej sekundy zaczynając, więc mamy jedna, druga sekundy, to jest właśnie też minus 1 F. 1 2 sekundy, 1 4 sekundy, 1 8 sekundy, 1 15, 1 30, 60 i tak dalej, i tak dalej. Wszystko leci razy 2. Dokładnie tak samo. Ale to już się nie tyczy tej wartości ekspozycji, ale od razu powiem. Dokładnie, słuchajcie, jest tak samo z ISO. Jeżeli mamy, jeden, jeżeli mamy ISO 100, to plus 1 EV to jest ISO 200 plus kolejny 1 FV. To jest ISO 400. Potem jest wszystko razy 2. Potem jest ISO z 400, będziemy mieli 800, 1600, 3200, 6400, 12800 i tak dalej, tak dalej i tak dalej. I na tym zakończę odcinek. Jeżeli dotrwaliście do końca, polajkujcie i subskrybujcie. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Pa, hej!